Grudniowe spotkanie z prawosławnym wydaniem magazynu ekumenicznego w Radiu Koszalin w słupskim studiu ksiądz Mariusz Synak. Dzisiejszą pogadankę chciałbym poświęcić wyjaśnieniu kilku drobnych, ale według mnie frapujących szczegółów z pierwszych dni, miesięcy bądź nawet lat z życia Jezusa, wszak Boże Narodzenie tuż tuż. Zapraszam zatem do wspólnej uważnej lektury dwóch fragmentów Ewangelii Synoptycznych, według świętego Mateusza i Łukasza. Oczywiście nocne wydarzenia w Betlejem są tak istotne dla naszej kultury, że nie powinna budzić zdziwienia narastająca przez pokolenia ilość opowieści, szczegółów, dodatków, uściśleń im towarzysząca, niekiedy mniej lub bardziej wiarygodnych. To rzecz zupełnie w moim odczuciu naturalna. My natomiast spróbujmy nie opowiadać się za bądź przeciw. Około ewangelicznym opowieściom. Oczywiście każdy z nas ma prawo wierzyć lub nie, dopuszczać bądź odrzucać, wątpić albo uznawać, uważać za bajkę lub historyczną relację. Ale w całej tej historii, opowieści o narodzeniu Chrystusa, głos decydujący należy do ewangelistów. My natomiast, korzystając z życzliwej rady świętego Izadora z Peluzium, chcąc poddać rzecz słusznej ocenie, spróbujmy nie kierować się ani antypatią, która w ogóle nie pozwala niczego dostrzec, ani sympatią, która nie pozwala dostrzec właściwie. Choć nie jest to dla chrześcijaństwa pytanie pierwszoplanowe, mimo wszystko je postawmy. Kiedy przyszedł na świat Jezus? Zostawmy na boku dzień i miesiąc, czyli 25 grudnia, to kwestia stricte umowna. Lecz co z rokiem? Przykro przyznać, lecz jedna z najważniejszych dat w historii ludzkości jest zasnuta mgłą tajemnicy. Ale nie do końca na szczęście. Zacznijmy od początku. Ów początek naszej ery, za który obrano przypuszczalną datę w narodzin Chrystusa, został obliczony w VI wieku przez przebywającego w Rzymie scytyjskiego mnicha Dionizego Małego. Zasny człowiek bazował na wiedzy wówczas dostępnej. Piętnasty rok panowania Tyberiusza to 29-30 naszej ery. Oczywiście data była znana w chronologii rzymskiej, w której wydarzenia datowano albo od założenia wiecznego miasta, albo od objęcia urzędu przez kolejnego cezara lub konsula. Dodatkowo, zgodnie z przekazem ewangelicznym, nauczanie Jezusa rozpoczęło się w roku następnym. Poza tym Święty Łukasz pisze, że zaczynając publiczną działalność, Jezus był lat około 30. Cofając się owe 30 lat, Dionizy otrzymał hipotetyczny rok przejścia na świat Zbawiciela, który uznał za wspomniany punkt graniczny. Zrobił co mógł, ale współcześnie wiemy dużo więcej. Kluczowym okazuje się tu wcale nie mało ważny, jeśli mogę się tak wyrazić, szczegół z życia Heroda mianowicie jego śmierć datowana przez historyka żydowskiego Józefa Flawiusza na rok czwarty przed naszą erą. Ten rzymski wyzwoleniec przytacza jeden ciekawy szczegół, pisząc, iż wkrótce po śmierci króla nastąpiło zaćmienie Księżyca. Rzeczywiście, astronomia jest w stanie potwierdzić te informacje, odnotowując takowe 12 marca czwartego roku przed naszą erą. Rzeczą oczywistą jest, że jeśli Jezus miał się urodzić za czasów Heroda, jak pisze Święty Mateusz, musiał urodzić się co najmniej 4 lata wcześniej, niż założył wspomniany Dionizy Mały. A więc trzeba stwierdzić dość dziwnie brzmiący fakt, iż Chrystus urodził się przed narodzeniem Chrystusa. Ale zwróćmy uwagę jeszcze na inny szczegół. W relacji Mateusza i tylko w niej zawarte jest opowiadanie o magach ze wschodu. Tekst jest bardzo skromny w formie, nie zawiera ani imion ani liczby owych magów, nie wspomina o nich królewskich tytułach, ani nie wymienia krajów, z których przybyli. Owi magowie ze wschodów, według Mateusza, po oddaniu hołdu i złożeniu darów narodzonemu królowi żydowskiemu, rozpoczęli wędrówkę powrotną, omijając Jerozolimę według zalecenia otrzymanego we śnie w Betlehem, domu chleba, jak ową mieścinę nazywano. Z biografii Heroda wiemy, że ostatnie lata jego życia nie należały do łatwych. Trawiła go syfilityczna gorączka, która pozostawiła swoje ślady nie tylko na ciele ale i na umyśle władcy, wtrącając go w obłęd manii prześladowczej. Opętany strachem przed utratą władzy, doszukujący się czasem słusznie, spisków na swe życie, gubił po kolei doradców i najbliższych, włączając swe dzieci i jedną z kolejnych żon. Na co najmniej dwa lata przed śmiercią, ów Beduin, nazwany już przez współczesnych wielkim, porzucił stolicę, szukając ucieczki przed bólami powodowanymi przez rozkładające się jelita w gorących nadjordańskich źródłach Kaliroe, potem zaś w Jerycho, gdzie zmarł. Magowie znajdują Heroda jeszcze w Jerozolimie, trzeba podkreślić, jeszcze, a więc co najmniej na dwa lata przed jego śmiercią, czyli w roku co najmniej szóstym przed naszą erą. Ale to nie wszystkie wskazówki. Można postawić pytanie, kiedy magowie dotarli do miejsca, w którym znajdowała się święta rodzina? Posłuchajmy fragmentu relacji świętego Mateusza, ale pochodzącego z wydania interlinearnego, a więc greckiego. Tekst ten jest tekstem może mniej składnym językowo. Starano się w jak najlepszy sposób oddać przekaz grecki, ale za to i dzięki temu jest bardziej wiarygodny niż powszechnie stosowane tłumaczenia nowożytne, w tym m.in. popularna polska Biblia Tysiąclecia. Tekst brzmi tak. Kiedy zaś Jezus urodził się w Betlejem, w Judei, w dniach Heroda króla, oto magowie ze wschodów przybyli do Jerozolimy mówiąc, gdzie jest narodzony król Judejczyków. Zobaczyliśmy bowiem jego gwiazdę we wschodzie, dosłownie wschodzącą, i poszliśmy pokłonić się mu. Wtedy Herod, skrycie wezwawszy magów, wywiedział się u nich o czas ukazującej się gwiazdy i posławszy ich do Betlejem powiedział, wyruszywszy, wypytajcie dokładnie co do dziecka. Kiedy zaś znaleźlibyście, oznajmijcie mi, żeby i ja, przyszedłszy, pokłoniłem się mu. Oni zaś wysłuchawszy króla wyruszyli i oto gwiazda, którą zobaczyli we wschodzie, wschodzącą, poprzedzała ich, aż przyszedłszy stanęła powyżej, gdzie było dziecko. Zobaczywszy zaś gwiazdę, uradowali się radością wielką bardzo. I przyszedłszy do domu, zobaczyli dziecko z Marią, matką jego, i upatrzy, pokłonili się mu i otworzywszy skarby ich, ofiarowali mu dary, złoto, kadzidłej i miry. I otrzymawszy wyrocznie we nie zawracać do Heroda, przez inną drogę oddalili się do krainy ich. Tak rzeczywiście się dzieje, a Herod, czując się, jak mówi grecki tekst, okpiony, wpadł w furię i wysławszy, zgładził wszystkich chłopców Betlejem i w całych granicach jego od dwuletnich i poniżej, według czasu, którego wywiedział się u magów. Tyle Mateusz. Powróćmy do pytania: Kiedy mędrcy dotarli do Betlejem? Lub inaczej, w jakim wieku było dziecko, które zobaczyli? Jeszcze inaczej: czy gwiazda, którą zobaczyli przed podróżą do Judei, ukazała się im w momencie narodzin Jezusa, czy na jakiś czas przed? Tysiąc latka podaje, że magowie pytali Heroda o nowonarodzonego króla Judejczyków, ale tekst grecki, słowiański tego nie potwierdza. Mowa tam tylko o narodzonym. Oczywiście, można tu mieć wątpliwości: czy przybysze dotarli na moment narodzin, czy jakiś czas po nich? Jeśli tak, to jaki? Pytanie nie jest zwykłą kazuistyką, bowiem odpowiedź na nie może wnieść kolejne dane do naszych rozważań na temat roku narodzin Pomazańca, czyli Chrystusa. Wiemy z tekstu Ewangelii o dialogu między Magami a Herodem, który skrycie wywiedział się o czas ukazujący się gwiazdy. Odpowiedzi nie znamy, ale znał ją Herod i zaczyna działać. Zanim jednak to się stanie, musi minąć jakiś czas. Jaki? Betlejem znajduje się w odległości około 5 km od Jerozolimy, więc wszystkiego godzina dwie drogi. Nie wiemy, czy Magowie gościli na herodowym zamku dłużej, czy też nie. Ale od chwili, gdy Herod wskazał im drogę do Betlejem, akcja musiała nabrać tempa. Za kilka godzin mędrcy znajdą się w miasteczku, odnajdą dzieci, oddadzą pokłon, strudzeni ułożą się do snu, podczas którego trzymają ową wyrocznię, czyli nakaz bądź wieść, udadzą się w drogę powrotną, omijając Jerozolimę. Podenerwowany Herod czeka, ile można tak czekać? Kilka dni nie więcej. W dodatku powinien uzyskać informację od swych służb, że goście ze wschodów powrócili inną trasą. Musieli rzucać się w oczy, jako mocno nie nietutejsi wyróżniali się wśród tłumów wędrowców. Załóżmy więc, że tydzień. I wówczas wydaje straszny rozkaz, aby zgładzić wszystkich chłopców w wieku od dwóch lat i młodszych w Betlejem i jego granicach. W wieku od dwóch lat. Dlaczego tak? Jeśli goście zjawiliby się w Betlejem w czasie porodu lub zaraz po nim, skąd akurat taka decyzja rozjuszonego króla? Wówczas narażone na męczeńską śmierć byłyby tylko noworodki, a tych w małej mieścinie i jego granicach mogło być mniej. Zadanie się paczy byłoby więc dużo łatwiejsze do wykonania. Być może działał tak na wszelki wypadek, tak samo jak objął swym rozkazem nie tylko samo Betlejem, ale również jego granice administracyjne. Ale żeby wygubić aż dwa roczniki chłopców. Oczywiście to tylko argument pośredni i nadal można mieć wątpliwości, ale pamiętajmy, że dysponujemy jeszcze innym opisem narodzin Chrystusa, sporządzonym przez świętego Łukasza. Ten zaś pisze między innymi. I wrócili pasterze oddawszy chwałę i wielbiąc Boga za wszystko, co usłyszeli i zobaczyli, jako zostało powiedziane do nich. I kiedy wypełniły się dni? Osiem, by obrzezać go, i nazwane zostało imię jego Jezus. Mało tego, i kiedy wypełniły się dni oczyszczenia ich według prawa Mojżesza, zanieśli go do Jerozolimy, by postawić przy Panu, jako jest napisane w prawie Pana. Czyli pobożna rodzina spokojnie wypełnia przepisy zawarte w prawie Mojżeszowym. Nie tylko obrzezuje dziecię, urządzając tego powodu przepisowe przyjęcie, ale co najmniej po 40 dniach niesie do Jerozolimy, by je pokazać Bogu w świątyni. Przecież Herod nie mógł nie wiedzieć o tym obowiązku. Cóż łatwiejszego niż zostawić pułapkę u wejścia do stołecznej świątyni? Jerozolima była otoczona murem z kilkoma bramami, których pilnowała straż: straż Heroda. Każdy przechodzący do miasta musiał podać powód swego przybycia i miejsce zamieszkania, w celach nie tylko podatkowych, ale i bezpieczeństwa publicznego. Nie wydaje się możliwym, by rodzice nieśli swe dzieci w paszczę lwa. To byłoby szalone ryzyko. Posłuchajmy dalej. Gdy się oni oddalili, oto zwiastun pana ukazuje się we Józefowi, mówiąc: Podniósłszy się, weź dziecko i matkę jego i uciekaj do Egiptu. I bądź tam, aż rzekłbym ci. Ma bowiem Herod szukać dziecka, żeby zgubić je. On to, podniósłszy się, wziął to dziecko i matkę jego nocą i oddalił się do Egiptu. Czyli dopiero odejście mędrców zapoczątkowuje sytuację zagrożenia dla dziecięcia. Wówczas też anioł zdradza Józefowi zamiary króla. Ma, czytaj, zacząć szukać dziecka, by je zgubić. Dziecięcia, które do tej pory zdążyło być i obrzezane, i ukazane panu w jerozolimskiej świątyni. Herod dybie na życie chłopców w wieku dwóch lat i młodszych. Czy można wysnuć wniosek, że magowie mogli zobaczyć gwiazdę lub inne tak nazwane przez ewangelistów i samych magów zjawisko astronomiczne w momencie urodzin Chrystusa, będąc daleko na wschód od Palestyny? Brzmi prawdopodobnie. Nawet my współcześnie mówimy, że gdy czyjaś gwiazda blednie, ktoś ma się gorzej. Gdy zgaśnie, odchodzi. Gdy się pojawia, oznacza coś nowego. Mędrcy dostrzegli owo zjawisko. Ile czasu musiało minąć, by pokonali szmat drogi, idąc od wschodów. Czy byli sami, czy szli z karawanami? Nie wydaje się, by podróżowali oddzielnie od dużych karawan. Podróż była niebezpieczna. Potrzebni byli przewodnicy, ochrona, obsługa, nazwijmy ją techniczna dla bagaży i zwierząt, oazy, gospody, studnie, posiłki, pasza. To wszystko trwa. Myślę, że dodanie jeszcze kilku lub kilkunastu miesięcy do naszej historii nie będzie dużym błędem. Podsumujmy skrótowo. Herod zmarł w czwartym roku przed naszą erą, ale magowie spotykają go w Jerozolimie, a więc co najmniej jeszcze dwa lata wstecz. Dodatkowo z tekstu ewangelistów wynika, że król miał się dobrze, lub dokładnie rzecz biorąc, nie wynika, by miał się bardzo źle. Dyskutuje, zapytuje, wywiaduje się, mało tego jest chodzący. Mówi o sobie, abym i ja, poszedłszy, pokłonił się mu. W dodatku mędrcy wędrują do Palestyny jeszcze jak założyliśmy jakiś czas. Czyli opisywane przez ewangelistów wydarzenia mogły się dziać około siódmego roku przed naszą erą. Oczywiście proszę traktować te rozważania jako wysnuwanie niezobowiązujących wniosków z lektury ewangelicznych opowieści, nic ponadto. Mniejsza pogadanka nie pretenduje do miana wykładu teologicznego, historycznego bądź jakiegokolwiek innego. Opieram się na relacjach ewangelistów i absolutnie nie mam powodów im nie wierzyć. Wróćmy do prawdziwości ewangelicznych relacji. W tym kontekście, zwłaszcza święty Łukasz, zasługuje na najwyższą wiarygodność. Spytacie, dlaczego akurat on? Posłuchajmy wstępu do spisanej przez niego Ewangelii tekst pochodzi z tysiąc latki. Wielu już starało się ułożyć opowiadanie o zdarzeniach, które dokonały się pośród nas, tak jak nam je przekazali ci, którzy od początku byli naocznymi świadkami i sługami słowa. Postanowiłem więc i ja zbadać dokładnie wszystko od pierwszych chwil i opisać Ci po kolei dostojny teofilu, abyś mógł się przekonać o całkowitej pewności nauk, których ci udzielono. Łukaszowa Greka jest bardzo wysokich lotów. Nie ma tam miejsca na słowa przypadkowe. Świetne wykształcenie, najprawdopodobniej medyczne, pozwalało na analizę, wiązanie faktów i ich rozumienie. Jeśli pisał zbadać dokładnie wszystko, to znaczy, że to zrobił. Jeśli chodziło o całkowitą pewność czytelnika, owego Teofila, to oznacza, że sam autor też musiał być tego absolutnie pewien. Zresztą Teofil, dostojny, czy za tekstem greckim wielmożny, jak się do niego zwraca Łukasz, musiał być odbiorcą wymagającym. Zapewne wysokim urzędnikiem, tych bowiem tytułowano w taki sposób. Tak więc, dla przykładu. Jeśli święty Łukasz podaje, że w czasach, gdy Jan chrzciciel rozpoczął działalność, niejaki lizaniasz był tetrarchą Abileny, a nauka nie zna owego lizaniasza, to w żaden sposób nie oznacza, że Łukasz się myli bądź fantazjuje. Bardziej oznacza to, że nauka jeszcze nie zna, bądź do niedawna nie wiedziała o istnieniu owego władcy. Już wie, bo im ostatnio odkryto artefakty potwierdzające te informacje. Podobnie ma się z wydarzeniem, które wywołuje gorący spór wśród zwolenników i przeciwników prawdy ewangelicznej w spisie ludności. Posłuchajmy fragmentu, w którym Łukasz podaje powody, dla których mieszkaniec Nazaretu, Józef, sprawia kłopot brzemiennej małżonce i udaje się w około 100-kilometrową pełną trudów i niebezpieczeństw podróż na południe do Betlejem. Nawiasem mówiąc, kolejne dobre pytanie. Co mogło skłonić mieszkańca Nazaretu, Józefa do takiej podróży? Posłuchajmy. Stało się zaś w dniach owych, wyszedł dekret od Cezara Augusta, by zapisanym był cały świat zamieszkały. Ten spis pierwszy stał się za będącego gubernatorem Syrii Quiriniusza. I wyruszyli wszyscy, by być spisywanymi, każdy do swojego miasta. Wyszedł zaś Józef z Galilei z miasta Nazaret do Judei do miasta Dawida, które nazywa się Betlejem, z powodu, że był on z domu i rodu Dawida, by zostać zapisanym z Mariam, zaręczoną mu będącą ciężarną. Historycy, jak powiedziałem wcześniej, do dziś spierają się o wspomniany spis, ale nie to jest przedmiotem dzisiejszej pogadanki. Ważny jest ciąg dalszy opowiadania. I urodziła syna jej pierworodnego i owinęła pieluszkami go i ułożyła go w żłobie, ponieważ nie było dla niego miejsca w no właśnie gdzie. Tysiąc latce czytamy w Gospodzie. Tekst grecki tego nie mówi. Łukasz używa tu słowa w kwaterze czy raczej izbie, to katalimati. Tego samego słowa używa jeszcze tylko raz, przy opisie wydarzeń Wielkiego Tygodnia, gdy Jezus posyła swych uczniów do pewnego gospodarza, by wskazał im izbę, gdzie mieliby spożywać paschę. I ten wskazuje salę dużą, usłaną. Z pewnością chodzi o jakąś mieszkalną część domu. Łukasz wie, co chce powiedzieć. Każdy szczegół jest przemyślany. Jeśli z taką troskliwą uwagą opisał, co zrobiła Maria z maleńkim Jezusem, sama, będąc w połogu, owinęła pieluszkami, ułożyła w żłobie, to słowo izba również nie może być tu przypadkiem. Powróćmy do Mateusza, który opisuje nadejście magów do Betlejem. I przyszedłszy do domu, zobaczyli dziecko z Marią, matką jego. Co tekst chce nam powiedzieć? Mędrcy przyszli do domu. Użyte tu słowo Ikija ma szerszy kontekst, oznacza równocześnie dom, rodzinę i należące do niej dobra. Czyli najpewniej dom, w którym mieszka posiadająca go rodzina. Ponówmy pytanie: Dlaczego Józef podążył na spis do Betlejem? Ewangelista odpowiada: Gdyż był z domu i rodu Dawida. Betlejem było miastem, przepraszam, Betlejem prawnie posiadało wówczas status wioski Dawida właśnie, to tam przechowywano pamięć, być może nawet spisaną, co najmniej o dwunastu pokoleniach wstecz każdego z członków rodu. W tej liczbie z pewnością znajdował się Józef, musiał mieć wiosce licznych krewnych. Zaznaczam, że teraz już wchodzimy na grunt przypuszczeń domysłów. Jeśli miał, czy nie mógłby zatrzymać się u nich? Magowie zastali ich w domu. Maria nie urodziła w izbie, ponieważ nie było w niej miejsca, czy nie z powodu innych krewnych przybyłych wcześniej, aby dać się zapisać? Musiała rodzić w pomieszczeniu, gdzie z pewnością znajdował się żłób. Jak wyglądał dom ubogiej żydowskiej rodziny czasów Chrystusa? Znawca starożytności i badacz Palestyny Daniel Robs opisuje takie domostwo następująco: były to ciężkie, sześcienne bryły bielone wapnem, skąpo zaopatrzone w otwory, jeśli w ogóle je posiadały poza drzwiami. Wnętrze zajmowała często tylko jedna izba przedzielona na dwie części. Połowa domu służyła bydłu, połowa rodzinie. Będąc dla niej kuchnią, jadalnią i sypialnią jednocześnie. Niektóre domy były na wpół jaskiniami, wykorzystując na mieszkanie skalną wnękę. Nasuwa się wniosek, że rodzina z dzieciątkiem mimo wszystko znajdowała się w domu, ale w tej drugiej, gorszej jego części przeznaczonej dla bydła. Czy nie pójdę w tym rozumowaniu za daleko, gdy podążę tym tropem i założę, że po zakończeniu spisu, a musiało to być dość szybko, Betlejem miało nie więcej niż półtora, mieszkańców, rodzina mogła przejść do mieszkalnej części izby, domu, w którym nie tylko się zatrzymali, ale, zaryzykuję stwierdzenie, zamieszkali? I tam po jakimś dłuższym czasie znajdują ją przybyli z daleka mędrcy. Poza tym, narodziny syna pierworodnego, zwanego Behor, były wielką uroczystością nie tylko dla rodziców, ale całej rodziny, krewnych i sąsiadów. Taki chłopiec był zbyt ważny i chyba nie wypadało go trzymać w części dla bydła, niezależnie od jego przeznaczenia i przyszłej roli w historii rodziny, pokolenia, narodu czy świata. Moi drodzy, na tym proponuję zakończyć naszą niedzielną pogawędkę. Pozostaje w nadziei, że tych kilka linijek ewangelicznego tekstu w jakiś głębszy sposób przemówiło do nas, przywołując obrazy wydarzeń sprzed. no właśnie. Czy jest to aż tak ważne? Prawdopodobnie jako argument przemawiający za dobrym historycznym osadzeniem opisywanych wydarzeń przez ewangelistów, a co za tym idzie za historycznością Jezusa. Tak. Moją natomiast intencją była tylko próba w miarę uważnego czytania tego, co chcieli przekazać nam autorzy jakże znanych tekstów. Na zakończenie nie chciałbym życzyć tak po prostu wesołych świąt. Pragnąłbym raczej życzyć wszystkim nam, moi drodzy, radości oczekiwania i przekonania, że Bóg spełnia swoje starotestamentowe obietnice i staje się jednym z nas, mimo naszych słabości, przywar grzechów. Nasz świat, świat ludzi dorosłych, jest przepełniony bardzo wieloma rzeczami, ale jakże mało w nim miejsca na sprawy prawdziwe, proste i piękne zarazem. Nie dodawajmy do nich tego, co często bez większego sensu położymy pod choinkę. Podarujmy sobie raczej chwilę zadumy, refleksji, prostoty, sięgnięcia do naszego wnętrza, odszukania w sobie Bożego obrazu i ofiarujmy takich siebie innym ludziom. A więc Chrystus nam się rodzi. Wychwalajcie Go. Do usłyszenia podczas kolejnej audycji. Pozdrawiam serdecznie ksiądz Mariusz Synak, Kościół Prawosławny Słupsk.